Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Karol i zapraszam do kolejnej części przygód w grze XCOM Chimera Squad. No to co, czas zobaczyć, co się stanie, gdy zniszczymy potomstwo, nim jednak tam skoczymy. Jeszcze ulepszmy te miejsce na maksa i mamy już dosłownie wszystkie dzielnice maksymalnie dopieszczone. Do tego wprowadzimy kwarantannę w śródmieściu i chyba jesteśmy gotowi na misję. No myślę, że ostatnio ekipa... Nie, wróć, zbrojownia, jeszcze jak zbrojownia, tutaj mamy nowe pociski, granaty i inne rzeczy. I tak naprawdę nie wiadomo, co jeszcze tutaj ulepszać, bo raczej z tych rzeczy nie skorzystamy. Dwóch agentów do służby szkoleniowej. Ten nawet jednego nie mamy. Dobra, pistolet maszynowy, tak żeby każdy miał fajną zabawkę, chociaż i z pistoletów maszynowych nie ma już ludzi, którzy jadą z nami na akcję, znaczy z pistoletami maszynowymi. Nieistotne, lecimy na potomstwo, ponieważ tu kryje się misja fabularna i tu kryje się mocny przeciwnik, a przynajmniej na to liczę. You made it. Not exactly a quiet approach. The progeny must know you're here. Of course they do. Where they're doom. Dum. Chociaż problemem tego typu misji są aż 3 spotkania. I raczej nie wyjdziemy stąd bez zadrapania. No dobrze. Klej na początek z granatem zdrady, później aksjomat z induktorem mobilności, sklejka z porażeniem i mama ze strzelbą. Chyba nie ma znaczenia, kto jaki bonus ma. Breach! I cóż tu słychać? 100% na kogoś. Rezonans 40. Też będzie do nas strzelał. Mamy dwóch agresywnych przeciwników. Niestety ani jednego, ani drugiego nie jesteśmy w stanie zdjąć na raz. Chociaż jak to wyglądasz, tak, osiłek, więc dobrze pamiętaliśmy. No dobra, no strzelamy tu do niego. Zerwanie 8 punktów. I o, tu żeby nie dać się podejść, prawdopodobnie aksjomat celuje do całej ekipy w okolicy. I mam dylemat, bo mógłby dobić pana osiłka, który nie strzeli do naszego kleja. Mógłby pójść już z ostrzałem w stronę rezonansu i wtedy może byśmy go dobili. A osiłek. No już myślę, że nie trafił. No dobra, tu będzie do nas strzelał czarnoksiężnik albo akolita. Akolita przy odrobinie szczęścia do zdjęcia na raz. No, oparzenie kwasem to... Chociaż no nie, niestety, będzie mógł prawdopodobnie strzelić do nas. To jest ta zła informacja i Archon na początek. Tu byłbym za tym, żeby jednak zlikwidować sługę. Co więcej, atak alfa, mama, sługa. Żegnamy się z kolegą, nieprzytomny. No to niestety wiedzieliśmy, że tak będzie to rozegrane. Chociaż ktoś spudłował. Właśnie ten śmietnik tam zaskoczony jest i to też zaskoczone. Czym są te punkty? Osłona? Ile tego życia? O co tu chodzi? Oczyść opuszczone biuro. Jak rozumiem, moglibyśmy strzelić w ten śmietnik, ale to chyba za bardzo nas nie urządza. Tutaj by było dobrze dorzucić te granaty, ale granat zdrady chyba aż takiego zasięgu nie ma. A co więcej, góra dół. Kurczę, klej, wiesz co? Zresztą fajną pozycję, ale musimy ją chyba niestety zmienić na coś takiego bardziej agresywnego. Może niepotrzebnie tu kombinowałem. No nie wierzę. O, a może jednak uwierzę. Najgorzej, że piętro nie łączy się. Jakby nie kombinować, piętro nie łączy się z tą częścią. Więc tu, tutaj też się to w żaden sposób nie łączy. Chyba dobrze by było mieć po naszej stronie no albo czarnoksiężnika, albo Archona. Nie mamy wielkiego wyboru, więc wybieram ciebie, Archonie. Mam nadzieję, że jest podatny na zdradę. Strzelaj! Ale nie, tego akurat zostaw!
Do tylu mógł strzelić gość, to akurat tam mu się zachciało. Granat, jak rozumiem, no niestety, to cały czas wygląda tak samo, ale może lepki... O, wspornik? Może te wsporniki nie byłyby takie złe, ale byłbym jeszcze za tym, żeby wygnać czarnoksiężnika. Tam gdzieś na południu rezonans nam stoi. Wiecie co? Może... Chociaż... Jeżeli jest pierwszą akcją, nie kończy tury. To jest chyba jeszcze jako pierwsza akcja. Może poczekajmy z tym. Może ty dostaniesz tutaj granacik. Znaczy ta pierwsza akcja, no. Rozumiem, granat zdrady. No niestety, jednak to była. Ten granat zdrady gdzieś się tam przeliczył jako akcja. Więc i my się w tym wszystkim przeliczyliśmy. Ale powiem wam, że to jest całkiem fajna pozycja, żeby użyć albo wstrząsu, albo wcześniej poprosić sklejkę o pomoc i też użyć mocnego wstrząsu. Chociaż trzeba pamiętać, że w tym wszystkim może się pojawić jeszcze jakiś boss. Jak niezwykle smuci mnie ta sytuacja. O, no ale wsporniki są dość daleko. Kurczę, rezonans. Wiesz co, jakby w ciebie to poszło. Wsporniki dostają dodatkowe obrażenia od tych zabawek, ale to niestety za daleko. Pan Rezonans, no, jego porazimy. I? Panie Rezonans! Już się bałem, że stało się coś niedobrego. 10 na 10. O, i to tyle z zabawy. Teraz tak, ten rezonans na południu dostanie... Może powinniśmy zacząć strzelać jednak w te... No, ale ten rezonans na południu dostanie od nas strzała. Kurczę, to wtedy ten granat okaże się niepotrzebny. O ile trafimy. I go pokonamy. Bo na ten moment wygląda całkiem żywo. Ale nie na długo. No dobrze, sklejka, to co, powtórka z rozrywki. Ten rezonans na górze jest ogłuszony. Trochę martwi mnie czarnoksiężnik w tym miejscu, tak, bo to jest jedyna jednostka, która, niszczy większość osłon. No to jest dość niefajna dla nas jednostka. Albo polecimy na górę. Kurczę, czasem idzie tu dorzucić, ale nie zawsze... I tak nas to nie urządza. Jeszcze zastanawiam się na górę, wtedy rezonans prądem kopnąć. Ale żeby mieć takie możliwości, to pani sklejka by musiała podejść gdzieś, no najlepiej bez sprintu. Tylko tu wszędzie jest niebezpiecznie. Może tutaj? Nie wiem, jak ten z góry czarnoksiężnik ma teraz do nas zasięg. O kurczę, to będzie ciężki odcinek, jak już... Teraz się myli, ale panie Rezonans, no i trochę nas oszukał, bo liczyłem, że puścimy, popieścimy ich wszystkich prądem tutaj na dwójeczkę, ale że Rezonans będzie miał tylko jedno życie i wtedy padnie, a to wygląda na to, że całkiem sprawnie jeszcze wyjdzie z tego cało. No cóż. Zapping the target. Może uda nam się ogłuszyć czarnoksiężnika i to też by było całkiem niezłe. W ogóle mam wrażenie, jakby trochę zbugowana była ta misja, bo to nie ładuje nam animacji, jakieś problemy na wejściu i tak to wszystko dość zakręcone tutaj było. No dobrze. I na to wszystko może wejść mama. Właśnie sobie przypomniałem, że mama jakby użyła biegu, to mogłaby tu strzał stożkowy zastosować. Raz, dwa, trzy, cztery... Jak to z tym strzałem stożkowym było? Ile pól? Raz... Od siebie liczę. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli od tego do... Okej, okay, damy radę. Czyli... Mama, to jest nawet całkiem nieźle opracowany plan. Ponieważ... No liczę, że trafi jednak mimo wszystko. Może podejść tutaj. I może jeszcze trochę poczarować. Na przykład czarnoksiężnik dostanie granat. I tym samym rozbiliśmy mu ten pancerz. A na to wszystko robimy... Nie, żadne... O, mamo! Mamo?
Dlaczego tak? No ale liczyliśmy... Aha, bo my nie stoimy w miejscu. Dobrze. Błędy w matematyce. Trochę problem, bo w tej chwili przed czarnoksiężnikiem nie będziemy mieli żadnej osłony. Mógł chociaż na Archona spaść, to już by coś było. Widzę, że czarnoksiężnik i tak raczej... Tyrania! Piranha Bites! O, obłąkanie usunięte. No było trochę heavy. Przyznam, że było trochę heavy, ale ogólnie myślę, że jesteśmy w stanie podbić do naszych przeciwników i teraz bez wsporników spokojnie ich podobijać. Ty masz potężniejsze strzały. Ustaw się tutaj. Zastanawiam się nad szybkostrzelnością, ale zobaczymy, jak sam Archon... I tam te zostaw w spokoju. Archon ma 94%, więc może szybkostrzelność. Co prawda, pewnie mądrzejsze by było zostawić sobie wszystkie zabawki na ostatecznego przeciwnika, ale z drugiej strony, jeżeli możemy tutaj zachować trochę życia, to na wszelkie kombinacje, czy za wszelkie kombinacje, wolę się zabrać później. No dobrze, panie Archonku. Panie Archonku. I my może już się pożegnamy z tym światem, życiem. No ten gremlin jakiś taki zmodyfikowany, przeciążony. Ale ważne, że zrobił, co do niego należy. A my możemy dobiec do czarnoksiężnika. I myślę, że no warto by było ustawić się w takim miejscu, gdzie mama będzie miała 100% strzał. I pożegnać się z tą ekipą. Cały czas gdzieś z tyłu głowy mam, czy warto było może strzelać do tych rezonatorów, czy jak to się nazywało, czy to, że je zostawiliśmy, jednak bardziej nam się opłaciło. The roof is on fire! Czy jakoś tak. Spotkanie 2 z 3. Wybuchowe wejście. Wszyscy nieagresywni wrogowie zostaną zaskoczeni, ale tu mamy tylko dwóch przeciwników. Pierwsza jednostka wchodząca w tym wejście otrzyma na czas starcia plus 1 do pancerza. Tylko dwóch. Chyba, że to by było dwóch potężnych, ponieważ zranienie agenta jest prawdopodobne. Znowu tutaj czterech. Jakbyśmy usunęli więcej niż dwóch, to jesteśmy w domu. No dobra, ale ściana jest bardzo nietypowa. Kusi, żeby jednak tutaj spróbować wejść. Do tego Axiomat z holoskanera, a może holoskaner? To nawet nie wiedziałem, że może tak przez wybuchy. Skaner bojowy niech zostanie sobie na ostatnie wejście. Clearing a path. Nie patrzymy. O, takie drzwi niestety mamy w tym wszystkim. I kto nam się schował? No dwóch takich do... Ojeju, sługa i rezonans. I sługa. Spróbujemy sługę ubić na raz. I cześć. I teraz wszyscy ładują w rezonans. Kurczę, myślałem, że dziewczyna będzie widziała coś więcej. To jednak można było iść na te wejście z czterema osobami. Chyba nam łatwiej by było jakoś to rozwiązać. Ale zobaczymy. Posiłek blisko nas, reszta raczej nie ma dojścia. Niezwykle... It's operating under its own power. You'll have to stop it directly. Generator wrogów początkowych. To mamy zniszczyć, czy co z tym zrobić? Bo tak widzę, tu mamy coś, ale... Nie pozwól, by uruchomił sieć psioniczną. A! Przypuszczam, że to właśnie tutaj nasz przeciwnik by musiał podejść, żeby móc cokolwiek zdziałać. Więc możemy w spokoju sobie przejść tutaj. Tylko nie wiem, czy nasz kolega będzie w stanie tam strzelić do niego. A znowu jak będziemy tutaj, to wystawimy się osiłkowi całej reszcie. Co może nie jest takie złe.
Teraz sobie tak myślę, jeszcze granat mógł w to wszystko wejść. O, akolita, 10%, całe 10%. No dobrze, panie Osiłek, ładujemy w ciebie. Powoli będziemy ściągać wrogów z tej ok... Oj, szkoda, że mamy, nie ma blisko. A może jest blisko, to się liczy, czy nie? Niestety nie. Podejście blisko mamy. Zakończyłoby się. Ach, zapomniałem. Że aksjomat jest tak blisko. No, kodeks ma bardzo dużo życia. Jeszcze ta bomba psioniczna, która... No może nam namieszać w planach. Broń zablokowana. Wszędzie. Więc nie pozostaje nic innego, jak spróbować zrobić gdzieś wstrząs. Panie kodeks. Co prawda wychodzimy na ostrzał naszych przeciwników. Ale liczę, że aksjomat ma jeszcze w sobie sporo siły, żeby przez to... No ammo. I need to reload. Przejść. Ty, dziewczyno, nie musisz mieć nawet ammo. Nawet... Jeszcze lepiej. Przejdź koło tego osiłka. Nie wiem, jaki zasięg ma ta bomba psioniczna. Nie podejrzymy tego, ale... Przejdź obok osiłka. Kopnij go prądem raz. O, o! Rządza krwi nie jest fajna. Może kopnij go prądem raz jeszcze. No mamo, strzel! Że też ta mama nie mogła bliżej nas stanąć. I może takie potężne rozładowanie kondensatorów, ponieważ tylu przeciwników, to rzadko kiedy będzie okazja dobić na raz. Jeszcze dezorientacja. Coraz większa rządza krwi w tej okolicy. No czy go ostudzi to? Poczekamy. Już w następnym odcinku się dowiemy. Ostudziło jego zapał. Jak rozumiem, ten osiłek ma w planie podejść właśnie do tej maszyny i ją... Hostile missed me. Coś ma tam w planach zrobić. O, ile razy. I am still up. You're still up. Nadal stoisz i to najważniejsze. Mamo, potrzebujemy tu ciebie. Jaki ma strzał? 100%. Chyba tutaj też jest w miarę bezpiecznie. Chociaż jakbyśmy stali przy samej maszynie, tak się zastanawiam, to gdyby podszedł następny osiłek, to być może coś by tu zrobił z tym. Ciężko powiedzieć. Nie chciałbym też się jako mama wpakować w żadne tarapaty. Tutaj mamy oczywiście wartę. No wydaje się, że ten granat psioniczny nie ma tu zasięgu, a jednak 100% osiłka to jest coś, co nam... Wow! Przyda się w tej misji. Nie wiem, kogo dobiliśmy. Wyglądały jak trupa. No i tu... Chyba pierwszy raz przydałabyś... O-o! O-o! Co to za oko? No cóż. Wychodzimy z niego w każdym razie. Chyba, że granat zdrady jeszcze na wejście. Co prawda to by mógł być... A, moment, to jest nasz. To by mógł być finałowy granat zdrady, ale być może tutaj rzucony dobrze... I tak nie możemy strzelać, tak? Więc jeżeli rzucimy go dobrze, to może tu się ta ekipa pokłóci. I załatwi nawzajem. O, bardzo dobry strzał, ile... Nie, aksjomat na celowniku. I jeszcze ten, żeby kodeks... No, mogło to pójść w lepszą stronę. Tym bardziej, że kodeks za chwilę będzie tutaj wojował. My możemy zrobić lepki granat jemu jeszcze, co nie jest chyba złym pomysłem, więc przejdźmy tu. Jakby w sumie kodeks się wycofał, to by nie było takie złe. On jest... opętany, więc ostatecznie tylko odejdź. No właśnie, od aksjomatu odejdź. Ostatecznie i tak nam nic nie zrobi. No ammo. No tu nawet ammo nam niepotrzebne, bo po prostu wchodzimy i się bawimy. Ty. O, a może by tak miazga na słudze? Przydałaby nam się bardziej. O ile trafi. Trafił. Miazga za 6. No i dobicie tutaj kodeksowe za 1. Całkiem fajne spotkanie, ale już teraz nie mamy granatów zdrady.
Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Życie całkiem. Mamy jedną nanoapteczkę, chociaż tu by się przydała teraz nasza koleżanka, która leczyła przed kolejnym wejściem. Ignore the echoes in your ear. Fear not. I am unvanquished still. Stay out. Behold, for gods and men cast the self same shadow. Breach, you have to breach now. No i tu jest największy problem. Koleżanka na finał. Niespodzianka, w czasie wejścia celne strzały ogłuszają wrogów, wszystkie wchodzące tędy jednostki 3+3 do mobilności. Wejście tędy spowoduje, że wszystkie twoje jednostki będą oznaczone do końca spotkania, wszystkie, no dobra, czyli chyba musimy wykorzystać boczne okna. Ktoś, kto ma najwięcej życia, dobrze jakby tutaj wbił, albo klej, nie rzuci bomby błyskowej. Najwięcej życia, a może właśnie najmniej życia to warto by było wpuścić. Mama, aksjomat, a tutaj by wbił klej wraz ze sklejką, która może, to jest jedyna szansa na uruchomienie skanerów bojowych. Nie podoba mi się to ostatnie spotkanie. Ciężko sobie wyobrazić, żeby przeżyć to, nie wprowadzając androidów. Ale kto wie? Może tu same sługusy i nic strasznego nie ma. No jest rezonans, bardzo niedobrze. Sługa, rezonans. Sługa i rezonans. Moglibyśmy zaryzykować, chociaż do nas, jak rozumiem, będzie strzelał prawdopodobnie ten sługa i ten rezonans. Może tak. O! Zabił go? To by był bardzo dobry krytyk w bardzo dobrym... Nie, niestety. Dobra, dobij go. Tak się to ładnie wykręcił. Teraz tak, sługa będzie do nas strzelał albo rezonans. No niestety rezonans, ale jak rozumiem taki sam procent jak mamy my, to taki sam procent na celny strzał ma on, więc lepiej, żeby ten sługa tu zniknął. No i na koniec mama, sługa, który będzie do nas strzelał 100%, albo rezonans, którego i tak nie ubijemy, więc chyba po prostu przyjąć mniej, lepiej przyjąć mniej na klatę, dobić tego sługę. No to było bolesne, tam aż 8 punktów ktoś stracił z naszych. Ale na szczęście pancerz wziął coś na siebie. O koleżanko, ale tu by się przydało to mega wyładowanie. Niestety mamy tylko raz na misję do użycia. Jeżeli środek mielibyśmy zniszczyć, to mega doładowanie byłoby czymś naprawdę pięknym. Żałuję, że sklejka, chociaż ona będzie jako druga, więc nie jest tak źle. Wyczyść lądowisko. Zabij albo pojmij fiołek. Okej. Rozumiem, że nie ma tutaj większego znaczenia, co z nią zrobimy. Mam nadzieję za to, że działa na nią granat zdrady, bo moglibyśmy albo przejąć tych trzech panów, a nie, to jest... Tak, tu jest trzech panów. To chyba mieć lepiej trzech zdrajców niż jedną fiołek. Z drugiej strony fiołek już będzie atakowała jako kolejna. I wtedy ta zdrada by nam się spisała dużo lepiej. Ale okej, i tak jestem zdania, że lepiej mieć trzech po swojej stronie. Bo to ich... Nie dość, że teraz oddadzą strzał swoje... Aha, celne. To jeszcze ich wyłączy na jedną turę przynajmniej. O, bardzo dobrze strzelasz, kolego. Idealnie wręcz bym powiedział. Ale się tu rzucili. Tak to miało wyglądać. Tak to miało wyglądać. Jeszcze ty jakbyś strzelił we fiołek. Ta jej co prawda nie załatwi na raz, ale będzie do wzięcia. Albo wykorzystać okazję, że ci panowie tak blisko siebie stoją wszyscy i ten granat wybuchnie nim gdziekolwiek oni się ruszą. Co też nie jest złą opcją, chociaż fiołek dalej będzie się tu przemieszczała. Może najpierw granat, a później te bombardowanie. No i, mamy jeszcze jeden granat. Jeszcze jeden, kurczę, to jest problem, bo jeszcze jeden granat na pewno by ich dobił, ale znowu ten fiołek, no. Kiedyś by trzeba było się za nią zabrać, bo boję się, że jeden strzał i położy nam kogoś. Z drugiej strony, jak już i tak będzie musiał zrobić ten ruch, chyba wolę tych trzech położyć. Dwa granaty, czy ich załatwią? Pani fiołek,
fiołek. Dwa granaty. No idealnie, żeby położyć tych trzech gości i się nimi nie martwić, więc chyba mnie namówili. Czekamy na ten piękny wybuch. Oj, tu będzie rzeź. No niestety, przypuszczam, że fiołek wymyśli coś naprawdę potężnego. O, tyrania. Nie wiem, czy on teraz nie ucieknie stąd. Wow! Fiołek, dziękuję, nie wiem co... Co jej się stało? Nie mam pojęcia. No ten podszedł zdecydowanie za blisko nas, ale na szczęście... Jego strzał nie był tak potężny. No, no, apteczka, ostrzeliwuję cel, dopóki nie zabraknie ci amunicji. No, czy można sobie wyobrazić coś piękniejszego na panią fiołek? Chyba nie. Wie... jeszcze będzie... Poczekamy. Tu jeszcze jedno życie zejdzie. Myślałem, że to fiołek ma jakieś takie podobne do nas. Już? Dobra, jest. Wypędzenie. Daj tak, wypędzenie. Fiołek, 83%. No jest idealnie. Chociaż... Pewnie wolałbym ją pojmać. A z drugiej strony może nie ma to żadnego znaczenia. Z perspektywy misji lepiej, żeby tutaj padła, niż bawić się z nią dłużej. Wiesz co, kolego? Sporniki nas nie interesują, ale ty... Moment, gdzieś to jeszcze rezonans nam się kryje. Ha! Myślał, że się schowa, ale 42% trochę słabo. No dobra, rezonans sobie jeszcze zaszaleje, my wyeliminujemy tego sługę już na przyszłość. Boję się, że rezonans coś wymyśli, ale chyba nie do tego stopnia, żeby nam to jakoś mocno namieszać. Wykrwawia się, no... Szkoda, szkoda, bo koleżanka mogła, stabilizacja, mogła wyjść tu bez szwanku. Będziemy mieli ocenę tylko dobrą za to. Ale i tak, no nie byliśmy w stanie nic z rezonansem zrobić, tak sobie teraz myślę. 41%, oj, mogłem podejść bliżej, chociaż tu zawsze te pudło za 3. Też wchodzi w grę. Wyłączcie urządzenie. Panie, a przycisk taki do wyłączenia tego urządzenia to gdzie jest? Chyba, że... Mamy strzelać po prostu i to jest najlepszy sposób na wyłączenie tego. Traf! Traf! Serio, my mamy takiego pecha tutaj z tym strzelaniem. I co teraz? Podszedłbym tu. No... Liczę, że jak tylu już nie trafiło, to ten naprawdę zlikwiduje kolegę na rezonans i nie będziemy musieli się bawić wyłączanie tych urządzeń. No już jak ty byś nie trafił, to ja nie wiem, co jest nie tak. Czas na czyszczenie. Okej. Podsumowanie dobre, no przez sklejkę, która jest poważnie ranna. Co więcej, sklejka ze swoją mocą być może nie ruszy z nami na kolejną akcję. Co nie ukrywam, że będzie bardzo dużą stratą. No ale dobrze. No może koleżanki nie pojmaliśmy, ale to chyba nie ma większego znaczenia w fabule. Great job, Chimera Squad. The progeny thought they could force a psionic evolution. But their tech was only capable of scrambling psionically sensitive minds for miles around. You stopped the progeny in their tracks and saved hundreds of lives. No dobra, no dobra. Kluczowa misja, tę misję trzeba ukończyć dzisiaj. Your latest investigation turned up no link to Mayor Nightingale's death, but we found more signs of external backing. Atlas was connected to each of these groups. Why? What did they have to gain? To think of the loss. If the progeny couldn't possibly force a psionic evolution, why would Atlas back their flawed tech? Gray Phoenix wanted nothing more than to leave. What would Atlas get with an absent ally? And Sacred Coil? Did Atlas truly need fanatic Advent holdouts with a busted psionic gate?
There's something we're missing. Director, you need to see this. Unknown assailants have overrun the City Council's emergency session. The following footage may be alarming to watch. Our response must be unanimous. This is beyond politics. It's about stability. Do you think it's Atlas? It's an attack on City Hall. That's all that matters. Chimera Squad, head out. Nie ruszajcie. Chroni ratusz. Możemy jeszcze na wszelki wypadek zmniejszyć niepokoje na skraju, żeby anarchii nie podburzać tutaj. No niestety sklejka jest ranna, ją byśmy mogli dać na leczenie, ale chyba nie ma sensu na tym etapie z jej bronią. Te rany, jak rozumiem, wpłyną chyba na mobilność, tak nieznacznie ją zmniejszą. Przy czym zobaczymy, jak to wygląda już w kolejnym odcinku, który być może okaże się tym finałowym. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!